Nie wiem jak wy, ale ja się rozkoszuję Bożym Słowem. Nie wyobrażam sobie, jakby mogło wyglądać życie nasze bez Bożego Słowa. Kiedyś się nad tym zastanawiałeś? Wyobrażałeś sobie to? Ja sobie nie wyobrażam teraz. Jest taki moment, jest taki czas, kiedy jesteś może zabiegany, jesteśmy zabiegani, gdzieś ten, może wypadniemy z jakiegoś takiego naszego stałego rytmu, kiedy nie jesteśmy systematyczni w studiowaniu Bożego Słowa. Bardzo łatwo jest to wyczuć. Po pewnym czasie, jak już jesteśmy z Panem, czytamy Boże Słowo, kochamy Go, bardzo łatwo jest to rozpoznać po sobie, po swoich emocjach, po sposobie swojego życia, funkcjonowania, że czegoś mi zaczyna brakować, coś tu jest nie tak. I pierwszym taką lampką, pierwszym takim sygnałem jest Boże Słowo zawsze dla mnie. Ja mówię to o sobie teraz. Czy gdzieś nie jest na chwilę zaniedbane, na chwilę gdzieś odłożone, gdzieś się kurzy? Widzę, że coś, czegoś mi brakuje, coś jest nie tak, robię się jakiś nerwowy. No, nie potrafię funkcjonować dłużej bez sięgnięcia do Bożego Słowa i zachęcam was do tego, abyśmy byli systematyczni w tym. To tak jak z jedzeniem. Człowiek jest głodny, mówią Polak głodny, Polak zły. Jeżeli jesteśmy głodni albo spragnieni, też jesteśmy poddenerwowani. Nasze ciało czegoś się domaga, czegoś mu brakuje i o coś walczy, czegoś pragnie. Tak samo nasza dusza. Czytamy i wiemy to z Bożego Słowa, że Boże Słowo jest naszym pokarmem, jest naszym chlebem. I nasza dusza, nasz duch jest głodny i woła o to, daj mi jeść. I wierzę, że dzisiaj to, co jest najwspanialsze, Boże Słowo, które jest zawsze świeże. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj sięgnęli do Psalmu 16 i dzisiaj skupimy się tylko na tym psalmie, na psalmie 16. Ma on 11 wierszy, ale jak tak rozmyślałem w modlitwie przed Panem, Boże, co dzisiaj masz przygotowane dla nas, to gdzieś w Bożym tym takim obecności, gdzieś stania przed Nim w modlitwie, nic innego do mnie nie trafiało, jak tylko cały czas to słowo psalm 16, więc od razu do niego sięgnąłem i no po prostu co, jaka głębia, jakie bogactwo jest w tym psalmie 16, to jest coś niesamowitego. I chciałbym, żebyśmy razem dzisiaj go przestudiowali, tak wiersz po wierszu. Ja od razu wiem, że to nie jest jakaś absolutna wykładnia tego psalmu. To nie o to chodzi, że tutaj nie jesteśmy w stanie sięgnąć tak do głębi każdego wiersza, ale tak gdzieś się zastanowić nad tą treścią, gdzie Duch Święty natchnął psalmistę Dawida do napisania tego cudownego psalmu 16. I to, co jest wspaniałego już na samym początku, to to, że czytamy tam, że to jest do złotej myśli. Złote myśli tu są zawarte. Coś bardzo cennego. Jak tylko go otworzyłem, zobaczyłem, to się tak uśmiechnąłem sam do siebie. Czyli coś bardzo wartościowego, coś naprawdę cennego. Złote myśli Dawida, tak naprawdę Ducha Świętego, które włożył na jego serce i poruszył go do tego, aby napisał. Skoro są tak cenne jak złoto, tak warte, to pochylmy się nad tym. I na początek chciałbym, abyśmy w całości przeczytali ten psalm 16. Potem będziemy go rozważać wiersz po wierszu, kilka takich myśli, rozważań. Ale wierzę, że Duch Święty ma jeszcze o wiele, wiele więcej do powiedzenia na ten temat w naszych domach, w naszych komorach. Do tego też was zachęcam. To ma być tylko taka przystawka dzisiaj, taka zachęta do rozważania głębszego gdzieś w modlitwie przed Panem tego psalmu, ale przejdźmy już do Bożego Słowa. Psalm 16, do złotej myśli Dawidowy. Strzeż mnie, Boże, gdyż w Tobie szukam schronienia. Powiedziałem do Pana, Ty jesteś moim Panem. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Co do świętych, którzy są w tej ziemi, są wspaniali i są mą rozkoszą. Pomnożą jednak swe troski ci, którzy pójdą za cudzymi bóstwami. Tym nie wyleję krwi na ofiarę i nie wezmę ich imion na wargi. Pan, oto mój dział i kielich pomyślności. Ty trzymasz w dłoni mój los. Wytyczono mi miejsca urocze, tak, przypadło mi przepiękne dziedzictwo. Będę błogosławił Pana, to On udzielił mi rady. W nocy pouczyło mnie moje sumienie. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu.
z nim u mej prawicy nie zachwieję się. Dlatego poweselało me serce, radość przenika me wnętrze. Więcej, ciało również odpocznie bezpiecznie, gdyż nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych. Nie dopuścisz, by oddany Tobie miał oglądać grób. Dasz mi raczej poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności i rozkosz u Twojego boku na zawsze. Kochani, zwłaszcza ta końcówka, jak ją czytam, no to się wzruszam. Nie wiem jak wy. Coś wspaniałego. Można czytać Boże Słowo, wiecie, tak z marszu, po prostu wiersz za wierszem, ale nie sposób się tutaj nie zatrzymać i gdzieś nie zacząć rozkoszować tym Słowem, tym bardziej, że kiedy je czytasz, czytasz tak osobiście do siebie, odbierasz, to jest coś wspaniałego. Te obietnice Boże, które po prostu tak uderzają prosto w serce. I możemy się rozkoszować tym Słowem. Ja się nim rozkoszuję. Ale teraz jeszcze chwila o Dawidzie. Dawid to jest wspaniały mąż Boży. Jest powiedziane w Bożym Słowie, że jest według serca Bożego. Dlatego kocham studiować Boże Słowo, właśnie te fragmenty, które mówią o Dawidzie, dlatego że patrzę na jego życie i chcę się od niego uczyć, no bo skoro jest nazwany według serca Bożego, skoro ten król, Dawid, jest położona taka poprzeczka, jest takim odnośnikiem do wszystkich innych królów, panujących po nim, gdzie są przyrównywani po prostu do tego topu. Byli albo nawet się nie zbliżyli do Dawida, nie byli jak Dawid, nie byli tacy, albo gdzieś zbliżali się, albo czynili tak jak Dawid, których było mniej oczywiście. Ale widzimy, że on stał się takim wyznacznikiem dla potomstwa swojego, gdzieś dla tych władców, czy w Izraelu, czy w Judzie zwłaszcza, tam gdzie panował. I kiedy patrzę, studiuję jego życie, to chcę się uczyć. Boże, pokaż mi, co się Tobie tak podobało w Dawidzie, że tak o nim powiedziałeś, takie cudowne świadectwo. I już na początku, jak myślę o Dawidzie, to widzę tego małego chłopca, który w przyszłości jest takim wielkim bohaterem. My to widzimy, Dawida, takiego bohatera. To jest bohater dla naszych dzieci, dla nas, jak byliśmy dziećmi, jeżeli wychowywaliśmy się gdzieś przy Bożym Słowie w kościele jako wierzący, to jest taki, można powiedzieć, jeden z topowych bohaterów Biblii, gdzie łatwo możemy się z nim utożsamić. Gdzieś widzimy go w tej akcji, jak on zwycięża Goliata, ale widzę też Dawida jako tego małego chłopca, który zwycięża lwa i zwycięża niedźwiedzia i to jest dla mnie coś niesamowitego również, tak samo jak pokonanie Goliata. Dlatego, że jeżeli staram się o tym myśleć, utożsamić z nim, jako mały chłopiec, to jeszcze był chłopiec, to był młodzieniec. Widzę pasterza, który strzeże stada swojego ojca, strzeże te owce, pilnuje ich. Ja sam pilnowałem kiedyś krów, wiem jak to jest być pasterzem, trzeba tego troszeczkę pilnować. Ale nie wyobrażam sobie siebie, który po prostu staje do walki w obronie krów, czy nawet tam owiec przed lwem, czy przed niedźwiedziem. To jest dla mnie coś, jak się nad tym głębiej zastanawiałem, coś niesamowitego. Powiem wam szczerze, ja bym obierał jak najszybciej drugi kierunek i nie interesowałoby mnie to, czy on zje ten lew jedną, czy nawet dwie owce. To jest dla mnie coś niepojętego, jak tak młody chłopak był w stanie stawić czoło lwu albo stanąć na drodze niedźwiedzia. Nie wiem jak wy, ale tak jak się czyta Boże Słowo, tak łatwo czasem to przeczytać, pójść dalej, ale chwilę się wystarczy zastanowić, co było w jego sercu. To nie mogła być tylko sama odwaga. Musiał być coś więcej. I on jest nazwany wspaniałym królem, jest nazwany takim chwalcą Pana, zakładał też efod, wstawał w tej roli kapłana, kiedy się wstawiał za ludem, modlił, pytał Boga. Tak wiele wskazuje on też na Jezusa Chrystusa. Tak wiele psalmów to są modlitwy gdzieś z Ducha Świętego, gdzie, tak można powiedzieć, są chrystocentryczne, gdzieś pokazują na Jezusa Chrystusa. Także tak bardzo lubię czytać o Dawidzie, rozmyślać nad nim i gdzieś tak, może nie powiem utożsamiać się z nim, ale tak wchodzić w jego skórę, gdzieś zobaczyć, z czym on się zmierzał, z czym on się zmagał i odnosić to do swojego życia.
Tym bardziej powiem wam szczerze, może to będzie dla was takie dziwne, a może i nie, że tym bardziej jest mi łatwiej się utożsamić z Dawidem, dlatego że on też ponosił porażki. Ale mimo wszystko potrafił się ukorzyć, przyjść do Boga. To też jest dla mnie taką nauką. Czy my tak robimy w naszym życiu? Z tego też to jest taki fragment w Bożym Słowie, w psalmie, kiedy on mówi, jak to jest błogo, jak to jest wspaniale, kiedy Pan nie poczytuje grzechu, kiedy Pan przebacza. Nie wiem, jakim jesteś w stanie ty dzisiaj, ale może akurat ktoś z nas jest tutaj, kto potrzebuje takiego posilenia, przybliżenia się na nowo do Pana, może przebaczenia. Dawid w jednym z swoich psalmów jakby otwiera swoje serce przed Panem i mówi: Panie, badaj moje serce. Ale tyle takim wstępem. Przejdźmy teraz do pierwszego wiersza. Dlatego, że o Dawidzie można byłoby mówić i mówić. Ale to, co tu jest piękne na początku, to widzimy, że Dawid od razu zwraca się do Boga: strzeż mnie, Boże, gdyż w Tobie szukam schronienia. Od razu Dawid na sam początek tego psalmu zwraca się do Boga i tutaj dla nas Bóg jest po prostu nazwany z imienia Bóg. Ale jeżeli byśmy czytali hebrajski przekład, tam Dawid, wiemy, że hebrajski nazwy Boże miał wiele imion Bóg, tak? Tam akurat zwraca się do Boga jako do El, jako do Elohim, jako do tego, który jest tym, który jest stworzycielem, do tego, który jest twórcą, do tego, który jest wszechmocny, do tego wielkiego, jedynego Boga. On się zwraca do tego wielkiego, jedynego Boga, do Elohim, stwórcy. Więc on ma świadomość tego, że jest taki Bóg, że jest po prostu gdzieś. Odnosi się do Niego i ukaża się. Widzimy to, co jest tak na początku ważne i istotne, gdzie ja taką lekcję, to jest moja myśl. W tym pierwszym wierszu to widzę to, że on od razu ląduje nisko. On gdzieś, wiecie, nie wędruje od razu wysoko, na wysokości, ale korzy się przed Bogiem. Jest w takiej pokorze i zwraca się do Boga, że potrzebuje Go. Szukam Twojego schronienia. On potrzebuje Boga. I wiemy, że wiele sytuacji w jego życiu było takich, kiedy potrzebował tego, kiedy potrzebował Bożej ochrony, Bożej opieki, my również. W każdej chwili, można powiedzieć, każdego dnia, w każdym momencie tak naprawdę potrzebujemy Bożej opieki, Bożej opatrzności, Bożego schronienia. Ale to, co mnie tutaj ujmuje, to widzę takie już to serce, które jest takie miękkie, które jest pokorne, które się zwraca do Boga, że Go potrzebuje. Po prostu szukam Ciebie. Nie widzę tutaj Dawida, który jest super bohaterem. Ja sobie poradzę, wiecie, poradziłem sobie z Goliatem, no to teraz poradzę sobie z każdym. Poradziłem sobie z lwem, poradziłem sobie z niedźwiedziem, poradziłem sobie w tak wielu trudnych sytuacjach, ale widzę pokornego sługę Bożego, który wie, że zależy jego życie tak naprawdę od Boga. Nie od tego jego zdolności, nie od jego siły, nie od jego mądrości czy sprytu, ale od razu uzależnia siebie od Boga. I taka powinna być nasza postawa. Czytamy w Bożym Słowie, że Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym okazuje łaskę. My potrzebujemy Bożej łaski, oby nie było nawet przejawów pychy w naszym życiu. Oby nie było takiej pychy w moim życiu, gdzie sobie na chwilę mogę nawet pomyśleć, że jest dobrze, że w sumie to dotyka Kościół w Europie. Gdzieś tak naprawdę, jak pomyślimy sobie, to czy ludzie w dzisiejszych czasach, w bogatych krajach, tak naprawdę szukają Bożej obecności, szukają Boga, ja mówię tak ogólnie, bo są, jest wiele, wiele osób, którzy pragną tego, którzy poświęcili swoje życie, którzy wołają o to. Nie mówię o nich, ale mówię o takiej grupie, która po prostu, no, po co mi Bóg tak naprawdę? Jest dobrze.
Gdzieś Bóg jest na drugim planie. Po prostu radzę sobie, mam pracę, mam rodzinę, mam auto, mam dwa, wiecie o co chodzi. Jest jakiś stan na koncie, jestem bezpieczny, więc nie ma takiego pragnienia, takiego jak Dawid pisze, jak ta łania, która jest spragniona tej obecności. Gdzieś jest to na drugim planie. Po prostu Bóg jest, aleluja, chwała Bogu. Są świadomi tego, ale tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale gdzieś, nie oddali Bogu chwały, należytej czci. Tak. I gdzieś nie potrafili Bogu oddać chwały za to, kim jest, przez to od Niego się oddalili. Więc tutaj ten fragment widzimy, że to jest bardzo ważne. Ta postawa naszego serca, która przed Bogiem ma być pokorna, uniżona, gdzie od razu na początku szukam Ciebie, Panie. Tylko w Tobie jest moje schronienie. Nie jestem tym, który uważa, że sobie sam poradzę, że coś dla Ciebie osiągnę bez Ciebie. I tu jest następne wyznanie. Drugi wiersz, to co mówi Dawid. Powiedziałem do Pana. On tam wręcz w innym tłumaczeniu mówi, że zwraca się do swojej duszy, że to jego dusza tak jakby daje takie wyznanie. Powiedziałem do Pana, Ty jesteś moim Panem. I znów mamy tutaj Pan i znowu za chwileczkę Pan, ale w hebrajskim to nie o to chodzi, że chcemy coś tutaj więcej powiedzieć i to jest takie istotne, ale to jest tak, daje nam taką głębię, większe zrozumienie. Na początku, w tym drugim wierszu powiedziałem do Pana, on tam mówi do Jahwe. Tam jest zapisane, że on się zwraca do Jahwe, czyli do tego, który się objawił, który dał się poznać Mojżeszowi jako jestem, który jestem. Jestem Bogiem Izraela, jestem Bogiem mojego ludu wybranego, jestem ich odkupicielem. To jest już ten Bóg, nie tylko ten Elohim, gdzieś stworzyciel, który jest gdzieś tam daleko, który stworzył wszystko, który jest gdzieś taki poza zasięgiem, takim, wiecie, bóstwem nieosiągalnym, ale tu już się zwraca tak jakby bliżej podchodzi i nazywa go Jahwe, jako ten, który jest dla mnie osobiście, objawił się jako ja jestem. Dla mnie to czyni różnicę to, że Dawid zwraca się z innego imienia, nazywa Boga już inaczej, innym imieniem. Mógłby znowu powiedzieć do Niego jako do Elohim, ale on już go nazywa Jahwe w tym drugim wierszu. I potem nazywa go Panem, Ty jesteś moim Panem. I tutaj już mówi do Adonai. Ten Pan w naszym słownictwie polskim, Pan i Pan jest jeden Pan. Ale tu już jest inna nazwa, zaś inna nazwa Boża. On mówi do Jahwe, który jest, się mu objawia, jak on go poznaje, jakim on jest, że ja jestem, który jestem. Jestem twoim wybawicielem, jestem twoim odkupicielem, tym, który wyrwał cię z Egiptu, tym, który powołał cię do tej ziemi obiecanej, która ma być twoja, którą masz zdobywać, na którą masz panować, która jest tobie w dziedzictwie przekazana. On wtedy go poznaje jako wspaniałego Jahwe i takiego Jahwe nazywa swoim Adonai, swoim mistrzem. To jest mój Pan. Ten Jahwe, czyli ten Bóg, stworzyciel wszechmogący, objawia mi się jako Jahwe, jako mój Zbawiciel i nazywam go wtedy moim osobistym Panem i chcę, aby stał się moim Adonai, moim Panem. Tam już go nazywa Dawid swoim Adonai. I jak ważne jest to, że on tutaj czyni od razu wyznanie. Bo sercem wierzy się, tak, ku usprawiedliwieniu, ale słowem wyznaje się ku zbawieniu. I to jest ważne, że on daje takie wyznanie, że powiedziałem to, on to wyznaje, on to ogłasza, że Ty jesteś moim mistrzem, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Adonai. W dzisiejszych czasach, w naszej kulturze, w XXI wieku u nas Pan to jest dzień dobry Panu i do widzenia Panu. Nie mamy takich panów, można powiedzieć. A jeżeli nawet mamy jakichś panów, to są jacyś, wiecie, dla nas panowie, którzy to są jacyś no, nad nami dyrektorzy czy prezesi, gdzie nam się to może w większości przypadków źle kojarzy, gdzie ta władza jest taka jakby wymuszona nad nami, gdzie nie chcemy się poddawać tej władzy, chociaż Boże Słowo mówi inaczej, ale źle się to kojarzy, ten Pan. Pan to raczej gdzieś się kojarzy taki, że to jest jakiś zły, który uciska i wymaga, nie? W większości przypadków, można tak gdzieś. Ale w tamtej kulturze, w tamtym czasie, od Pana, który był nad tobą, zależało twoje życie.
Dosłownie. Jeżeli miałeś dobrego Pana, to miałeś dobre życie i miałeś za co być wdzięczny Mu i wdzięcznie Mu służyć, ale jeżeli miałeś złego Pana, to miałeś źle. Ale On go nazywa swoim Panem i On jest dobrym Panem. A więc tutaj widzimy pierwszy wiersz pokora, a drugi poznanie Pana i wyznanie Go swoim Panem. I co dalej mówi? Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Kolejne bardzo ważne, takie kluczowe, głębokie wyznanie. Wielu ludzi, wiele osób, w ogóle ludzkość, ludzie szukają po prostu dobra, często poza Bogiem, gdzieś spełnienia. Tak jak na początku mówiłem, bez Bożego Słowa, bez Jego obecności, bez tej modlitwy, czasu spędzonego z Nim, czegoś mi zaczyna brakować. Gdzieś nie czuję tej pełni, spokoju, coś mnie zaczyna już szybciej drażnić, gdzieś zaczyna być jakiś, wiecie, brak jakiejś takiej miłości, no wiecie, o co chodzi. Gdzieś nie jestem w stanie znaleźć sobie jakiegoś miejsca, spełnienia, cokolwiek i wtedy już od razu wiem, muszę iść do Bożego Słowa, muszę się nakarmić, muszę coś przeczytać, potrzebuję tego. I tutaj pisze, że Dawid, że poza Tobą, on to wie. Popatrzcie, król, on mógł mieć wszystko. Można powiedzieć tak po ludzku, miał wszystko. Już w tym momencie, kiedy doszedł do władzy, miał żony, miał wojsko, miał fortecę, miał miasto zbrojne, wiecie o co chodzi, wojsko, no, bogactwo, władzę. Ale w tym wszystkim widzimy, że Dawid radykalnie mówi, wyznaje to nad swoim życiem, mówi to z serca, że nie ma dobra. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. On sięga do tego źródła dobra dla swojego życia. Tej radości, spełnienia, rozkoszy. Wiele razy się do tego odnosi w psalmach, do Bożej obecności, do przebywania z Nim. To jest coś wspaniałego, co wskazuje też dla mnie, że gonitwa za czymkolwiek innym jest po prostu stratą czasu, stratą sił, jest bezsensem. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Gdzieś diabeł zawsze będzie chciał nas odwrócić od tego głównego źródła. Co dalej pisze Dawid w trzecim wierszu? Co do świętych, którzy są w tej ziemi, są wspaniali i są mą rozkoszą. Widzimy, że król Dawid zwraca się od razu, kiedy ma tą społeczność z Bogiem, kiedy nazywa Go swoim Panem, kiedy rozkoszuje się obecnością z Bogiem, kiedy stwierdza, że nie ma dobra dla Niego, żadnego innego, w żadnej innej rzeczy, czynności, cokolwiek by nie robił poza Bogiem, od razu zwraca się do Bożego ludu i do świętych. Nie jest tym sam, nie jest taki egoistyczny, ale gdzieś jego serce jest poruszone na swoich braci, na święty lud Boży, na Izrael, jako ten dobry pasterz Dawid. On był też dobrym pasterzem dla swojego narodu, według serca Bożego. On, który prowadził ten lud, który miał prowadzić. Co do świętych, którzy są w tej ziemi, są wspaniali i są mą rozkoszą. Co to mnie uczy od razu, jakiej postawy? Jeżeli jesteś rozkochany w Bogu, to też potrafisz kochać innych ludzi. To też od razu napełnia Bóg twoje serce, moje serce miłością do braci i do sióstr w Kościele. Czy czasem nie spotykamy się, może gdzieś dotyka cię to, nie zauważasz jakichś takich poróżnień, narzekań, złego słowa na braci, na siostry, które potrafi gdzieś wypływać, gdzieś możesz się z tym spotkać w Kościele, że ktoś narzeka na Kościół, albo to tak, albo to tak, albo tego nie ma, albo tego, albo tak powinno być. Wiecie, o co chodzi. Tu nie brnijmy dalej, ale wiecie, o co chodzi. Ale jeżeli jesteś zanurzony w Bożej obecności, jesteś zanurzony w Jego miłości, to nie twierdzę, że ludzie nie popełniają błędów, że to nie chodzi w ogóle o to, czy są idealni, czy nie. Po prostu ich kochasz. Dawid kochał Boży lud. Czy oni byli idealni? Czy oni byli wspaniali? Czy oni byli bez, wiecie, bez jakichś tam wad?
Pewnie, że byli. Ale Dawid od razu się zwraca. I to jest coś wspaniałego w tym wierszu, że on, jak się do nich zwraca, jak ich nazywa? W Starym Testamencie, zauważyliście to? Do świętych. On się zwraca do nich jako do świętych. Świętych to nie znaczy, że idealnych, nie popełniających błędów, doskonałych, ale jako do wybranych i jako do oddzielonych dla Boga. Musimy brać pełną definicję słowa tego, co to znaczy święty. Święty to znaczy oddzielony. To jest wybrany. To jest przeznaczony. To jest oczyszczony. Amen? To jest coś wspaniałego, gdzie w Starym Testamencie już król Dawid zwraca się do swoich braci, do ludu wybranego, nazywa ich świętych i rozkoszuje się ich obecnością pewnie, przebywaniem z nim. To jest coś wspaniałego, kiedy możemy się spotykać razem i rozkoszować się również swoją obecnością. Ja sobie nie wyobrażam, że przychodzimy na takie spotkanie i chcemy się rozkoszować Bogiem, a jesteśmy na siebie pogniewani, jesteśmy poobrażani, jesteśmy skłóceni. Nie widzę tutaj Bożej obecności wtedy pośród nas. Możliwości, żeby swobodnie mogła tutaj pośród nas się manifestować. Jedno z drugim idzie w parze. Kiedy jest Boża obecność, jest Boża miłość, jest przebaczenie, jest pojednanie. Tego potrzebujemy do swojego życia. Więc ja się cieszę, że jestem dzisiaj pośród świętych na tym spotkaniu. Że mogę się rozkoszować obecnością przebywania przed Panem, przed Bożym Słowem razem z wami. To jest coś dodatkowego. Wiecie, ja się mogę rozkoszować, będąc w swoim domu, będąc w swojej komorze. To jest pewien rodzaj rozkoszy, kiedy jestem sam na sam z Panem. Ale to jest coś dwa razy więcej, gdzieś spotęgowane, kiedy ja mogę razem rozkoszować się z wami. Kiedy wiem, że wy też się radujecie tym, co słyszycie, kiedy wy też pałacie miłością do Boga, kiedy wasze serce się raduje, kiedy widzi mnie, ja się raduję, kiedy widzę was. Bóg stworzył nas do relacji, przebywania razem z sobą. Nie po to, żebyśmy byli odludkami. Jezus powiedział, że On przygotowuje nam miejsce, mieszkanie, ale nie każdemu osobną klatkę w niebie. On powołał nas do społeczności, do relacji. Jesteśmy stworzeni na Jego wzór, podobieństwo i On przecież modlił się i stawiał, abyśmy byli jedno, jak On jest ze swoim Ojcem. A więc do świętych. A tutaj jest dalej taka przestroga. Pomnożą jednak swe troski ci, którzy pójdą za cudzymi bóstwami. Tu jest przestroga dla tych, którzy nie idą za Bogiem. I chociaż na początku może nam się wydawać, że im się powodzi. Tak jak psalmista pisał chyba Asaf, tak? W 73. Że tam zazdrościł trochę tym innym, co się powodzi im tam trochę. Dlaczego tak jest? Gdzieś nie mógł tego zrozumieć, ale potem kajał się przed Bogiem, jak Duch Święty mu to objawił, tą prawdę. Tu was odnoszę teraz do 73 psalmu, ale pewnie go znacie. Ale tutaj pisze psalmista, pomnożą jednak swe troski, czyli one będą pomnażane. To nie jest tak, że Dawid, który szedł za Bogiem, chciał wypełnić Jego wolę, a to, co było pragnieniem jego serca, co czytamy, to wiemy, że to jest sprowadzenie Bożej obecności do jego narodu, do Izraela z powrotem, przyprowadzenie arki, stworzenie tam miejsca, gdzie będą mogli go uwielbiać. I on to zrobił. Tam 30 lat non-stop była chwała dla Boga. Amen. To było w jego sercu. On pragnął Bożej obecności. On pragnął Go wywyższać, uwielbiać, pisał pieśni. On dla Niego żył. Jak czytam Boże Słowo, to widzę, że dla Niego żył. On dla Niego walczył. On robił dla Niego wszystko. Ale to nie znaczy, w żadnym momencie, w żadnym fragmencie nie pisze, że wiecie, że pójście za Bogiem to jest takie bez troski, bez problemów, bez trosk, bez przeciwności, bez zmagań. On tego nie mówi. On też się zmagał, on też walczył, ale mówi tu o tym, że te troski zostaną pomnożone u tych, którzy idą za cudzymi bóstwami.
po prostu ich stan nie może być do końca ich życia błogosławiony. Dlatego, że na samym końcu swojego życia zbierą owoc, kiedy staną przed Bogiem i przekonają się, co wybrali w swoim życiu. Czy to powodzenie, gonitwę za... Możemy teraz to odnieść do siebie, bo my może nie czcimy bóstw. Mam nadzieję, że tak jest. Takich, wiecie, z imienia, jakichś Baalów, Asztart i tak dalej. Ale czy cokolwiek staje na pierwszym miejscu w naszym życiu, nie staje się bóstwem, któremu oddajemy swój czas, swoje życie, swój zapał, pieniądze, kariera, praca, cokolwiek tam możesz dać. Popatrz na swoje życie tylko i zobacz, nad czym spędzasz najwięcej czasu. W swoim sercu, w rozmyślaniu, w swoich myślach, do czego dążysz, jakie masz pragnienia, o czym marzysz, o czym śnisz. I co tutaj pisze dalej? Tym nie wyleje krwi na ofiarę. O co tu chodzi? Tu się Dawid zwraca do tych bóstw. Można powiedzieć, że ktoś może źle to przeczytać i że tym ludziom, ale nie. Też tak można zrozumieć, ale Dawid się tu zwraca tym, czyli tym bóstwom, tym cudzym bóstwom, on nie będzie wylewał krwi, on nie będzie składał ofiar. On nie będzie oddawał chwały. I nie będzie ich wyznawiał, ich imion nawet na swoich wargach, nawet ich nie wypowie. Są niczym. Dla niego są niczym. On pokazuje, jakie jest miejsce innych bóstw w jego życiu. Nie ma tam miejsca nawet dla nich. Nawet ich nie chce wspominać ani nazywać, nawet o nich mówić, wyznawać ich imion. Nie chce mieć udziału. I co pisze dalej? Pan, oto mój dział i kielich pomyślności. Ty trzymasz w dłoni mój los. I znowu, jak możemy to odebrać do swojego życia? Po prostu garście za garścią. Tak głęboki jest ten psalm. I widzimy, że Dawid zwraca się do Boga, że to On jest moim działem. On jest moim kielichem pomyślności i mój los, moje życie jest w Jego dłoni. Jak wiele osób, nawet król izraelski chciał odebrać mu życie, jego teść. Ale on wiedział, że jego życie jest w ręku Boga. On nie, chociaż doznawał jakiejś, wiecie, presji, troski, gdzieś musiał uciekać, zmagać się z tym. Ja tego w życiu aż tak na pewno nie doświadczyłem i wydaje mi się, że nikt z nas aż takiej opresji, gdzie musiał uciekać, żeby chronić swoje życie, nie doświadczał. Ale tutaj Dawid wyznaje, że jego los jest po prostu w rękach Bożych. Każdy włos jest policzony na naszej głowie. Bóg zna każdą naszą myśl, każdy nasz krok, każde nasze słowo, które jeszcze nawet nie wypowiemy. On zna pragnienia naszych serc. On przeznaczył nas do siebie, do swojej obecności. Kiedy teraz zaczynam tak głębiej i głębiej wchodzić w to Boże Słowo, rozmyślać nad tym, nad Bożą wspaniałością, że pomimo tak wielu wad, jak sobie popatrzę, czy taka myśl, jeżeli Bóg miałby mi odpłacać za to, jak ja żyję, jak ja postępuję, co robię, co mówię, zastanów się. Jeżeli tak, wiecie, miałby ci Bóg sprawiedliwie odpłacać i błogosławić według tego, jak żyjesz, jak ja żyję, jak ja postępuję, jak żyję przed Bogiem, to zastanów się. Bóg jest łaskawy, amen. Bóg jest dobrotliwy. Bóg jest tym, który przebacza. Bóg jest tym, który nie policza grzechu, jeżeli przychodzimy i wyznajemy i korzymy się przed Nim. Ale jest pełen łaski, pełen litości. Tak jak Mojżesz, który wszedł w Jego obecność, kiedy miał tą możliwość, od razu wyznawał tą, jak On jest łaskawy, jak On jest miłosierny, jak On jest cudowny. A więc to jest mój dział. To jest też ciekawe, na co zwrócić można uwagę, że to, że Dawid był najmłodszy w swojej rodzinie, synem. Czytamy o tym, tak? Jaki on miał dział w dziedzictwie?
No może kilka baranków by mu tam zostało w kolejce. Ale chyba miałby najmniejszy dział. Nie wiem, nie jestem znawcą, ani to jest teraz taka moja myśl, ale wydaje mi się, że w tamtej kulturze, i może nie tylko wydaje, ale pewnie tak było, jak coś to mnie tutaj zwróci uwagę, ale że pierworodny brał największą część, a reszta dostawała resztę. A Dawid jako najmłodszy, najmniej znaczący, otrzymałby tego najmniej, ale on widzi i wyznaje to i wie, że jego dział jest w Panu. I gdzieś widzę tego Dawida, który gdzieś kurczowo nie trzyma się tego świata, tego działu tutaj, tej działki, która tutaj ma mu spłynąć. Bóg hojnie go pobłogosławił. Bóg go wywyższył za jego pokorę, za jego serce, za jego służbę. Nazywa go swoim wiernym sługą. Wiele razy w Bożym Słowie. I dał mu bogactwo. Dał mu chwałę. Ale widzimy, że on w tym się nie lubował. Ja jak czytam psalmy, widzę, że on widzi coś więcej, widzi coś dalej. On jest jak Abraham. On jest tym pielgrzymem na tej drodze tutaj. On widzi coś więcej. On ma objawienie od Ducha Świętego, że jest coś więcej niż tutaj ten padł, niż ten sukces, który tutaj mógł osiągnąć. To wszystko to jest tylko cień. To jest tylko chwila. To jest tylko moment. Jest coś więcej. Jest coś więcej. Jest dział. Jest pewien dział. Dalej. Wytyczono mi miejsce urocze. Tak, przypadło mi przepiękne dziedzictwo. On się tym rozkoszuje. Mu się to podoba po prostu. Ten układ z Bogiem mu się podoba. Pomimo wszelkich kosztów, pomimo wszelkich trudności i zmagań, on się tego uchwycił. On to zrozumiał, on to przyjął do swojego życia i on za tym szedł. I on się tym radował. A czytamy w Bożym Słowie, że radość w Panu jest naszą siłą, tak? Czy w naszym życiu, czy w naszych spotkaniach w Kościele jest pełnia radości? No może już przestańmy z tą pełnią. Czy jest radość? Amen. I ona powinna być. Jeżeli nie masz radości, to czy masz pewnie zbawienia? Bo jeżeli masz pewnie zbawienia, to musisz mieć radość. No idziesz do nieba, amen, idziemy do nieba. Nie wiem jak wy, ale ja się tam wybieram. Nie z własnej, wiecie, że zasłużyłem. Ale ja się raduję, że właśnie, że nie zasłużyłem, ale to Jezus dla mnie wywalczył. On mi to dał w darze z łaski. I ja się tym raduję. Po prostu moje serce, jeżeli jest jakiś gorszy moment, chwila, z czym się zmagasz, przypomnij sobie to. Jak najszybciej. Jest dziedzictwo. Jest cel. Jest coś więcej. On miał pełnię. On miał radość. Tego potrzebujemy. Więc wytyczono mi miejsce urocze. Przypadło mi przepiękne dziedzictwo. I co dalej się dzieje w jego życiu, w jego sercu? Będę błogosławił Pana, to On udzielił mi rady. Będę błogosławił Pana. On był chwalcą. Co jak co, ale on tańczył przed Panem, on pisał pieśni, on grał. Czytamy w Bożym Słowie, że kiedy on grał, to złe moce odchodziły od Saula, zły duch odstępował, po prostu Boża chwała, namaszczenie, jego, wiecie, to było coś wspaniałego. I kiedy ty masz, kiedy ja to mam, tą radość z tego dziedzictwa, kiedy ty i ja mam to, kiedy radujesz się z tego, to jest dla ciebie to jest urocze, to jest przepiękne to dziedzictwo, on to nazywa. I to od razu na twoich ustach pojawia się błogosławienie Pana. Uwielbienie. Tego nie może brakować w naszym życiu. To się musi wydobywać z naszych serc. Wiecie, jak ja patrzę czasem na takie stare nagrania z uwielbienia, nie chodzi mi o to, nie? Ale tam jest, wiecie, o radości śpiewane i gdzie naprawdę jest to w takim stanie, że tej radości tam ciężko zauważyć, tak naprawdę jest schowana. Ja chcę widzieć Kościół, który naprawdę jest rozradowany w Panu, ze zbawienia, z przebaczenia grzechów, z tego, że wiemy, dokąd zmierzamy, dokąd idziemy. Ludzie w tym świecie potrzebują radości, oni szukają radości. Oni mają tylko substytuty tej radości. Oni szukają tych uciech, gdziekolwiek, jakieś, wiecie, popatrzcie, gdziekolwiek się nie popatrzysz, to wszystko jest zrobione po to, żeby była jakaś rozrywka dla ludzi.
jakieś show, kabarety, cokolwiek, cyrki, nie cyrki, teatry, kina. No zobaczcie, ludzie szukają tej gdzieś zaspokojenia, tak na chwilę, gdzieś rozradowania swojej duszy, gdzieś zaspokojenia tego, tego nie mają. Nic nie są w stanie kupić za żadne pieniądze tego błogiego stanu, jaki Dawid miał wielokrotnie, nawet chowając się przed wrogami. On zawsze w tych psalmach, kiedy wylewa nawet swoje serce, żali się tam przed Bogiem, bo tak jest. Potrzebujemy się wyżalić. To Bóg zna nasze serca. On chce, żebyśmy byli przed Nimi szczerzy, ale mimo wszystko nie traci tej wiary i pewności ze zbawienia. On zawsze na końcu gdzieś tych psalmów jednak przemyca to wyznanie, że jednak pomimo tego wszystkiego będę się radował w Panu. Jednak wyznam. To jest coś wspaniałego. Tego nie może zabraknąć w naszym życiu, aby ten bój wiary toczyć i wyznawać to, że Bóg jest dobry. A więc jesteśmy teraz w tym, że będę błogosławił Pana, 7 wiersz, to On udzielił mi rady. W nocy pouczyło mnie moje sumienie. On udziela rady. On wielokrotnie Dawidowi w jego życiu udzielał rady. I takie pierwsze pytanie, czy ja pytam Boga o radę? W moim życiu. Czy ja w ogóle biorę Jego zdanie pod uwagę? To, co On myśli? Co ja mam zrobić? Czy zapytałem Go, jaką żonę mam mieć? Czy zapytałem Go, do jakiego kościoła mam chodzić? Czy zapytałem Go, gdzie mam pracować? Czy zapytałem Go, wiecie, o proste inne rzeczy, cokolwiek? Czy ja Go biorę pod uwagę w moim codziennym życiu? Czy z Nim rozmawiam? Boże, czy rano wstajesz, pytasz Go, co Ty dzisiaj chcesz? Czy zapraszam Go do swojego życia? I widzimy króla, który jest na swoim łożu w nocy, gdzie na jego głowie jest całe królestwo. Może inne narody się przeciwstawiają, jakieś bitwy, wiecie, o co chodzi, ta cała strategia. Ale widzimy, jak on rozważa. Jak mówi o tym, że poucza go jego sumienie. Kiedy jego sumienie może go pouczyć? Wtedy, kiedy on jest w Bożej obecności, kiedy on karmi się Bożym Słowem, kiedy Duch Święty może mu to Słowo przypomnieć, kiedy on się może odnieść do tego Bożego Słowa. Jeżeli nie czytamy Bożego Słowa, jeżeli się Go nie uczymy, nie trwamy w Nim, to Duch Święty co może nam przypomnieć? Do czego nas odeśle? No chyba do okładki, żebyś w końcu zaczął czytać. Żebyś w końcu został pouczony. Ale jeżeli rozważasz Boże Słowo dniem i nocą, jeżeli leżysz na Jego łożu, Duch Święty przychodzi i przypomina Ci to Słowo. On Cię karmi. On Cię poucza. On pracuje z Twoim sumieniem. Boże, no dzisiaj chyba no, nie było tak, jak powinno być. Przepraszam Cię za to i za to, że zachowałem się tak, albo że zrobiłem tak i tak, albo że nie zrobiłem to, o co mnie prosiłeś. Ale mam z Nim relację. Gdzieś to sumienie. Gdzieś nie idę spać, wiecie, nie zasypiam tak, jakby Boga nie było i dobranoc Boże. Ale gdzieś na tym łożu, nie wiem jak Wy, ale to jest taki czas przed zaśnięciem, wspaniały, cenny dla mnie. Wiecie, kiedy się głośno nie muszę ogłaszać już, nie zawsze tak jest, nie? Kiedy nie muszę gdzieś walczyć, trwać, ale po prostu leżę i rozmyślam nad Nim, nad Jego Słowem. Gdzieś, gdzie mogę być może Go przeprosić. Ale to jest potrzebne. Ten moment, kiedy On może mówić do mnie i pouczać mnie, moje sumienie. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu, z Nim u mojej prawicy nie zachwieje się. O. Moi drodzy, jakby to było prawdą w moim i w naszym życiu, taką stuprocentową mamy przebudzenie. Amen? Mamy przebudzenie na Śląsku Cieszyńskim i w Polsce. Dawid był tym, który Boga miał na pierwszym miejscu. Zobaczcie, co on uczynił dla Izraela. On objawił, on ogłosił, on oznajmił. Boże imię było znane wszelkim narodom. Wszyscy wiedzieli, że tam jest Bóg, że pośród nich jest Bóg i że on jest sługą Bożym. On wychwalił, on wywyższył imię Boże w Izraelu i naokoło wszystkich swoich wrogów. Boże imię było na pierwszym miejscu. Było wywyższone w jego życiu, w życiu Dawida. Amen. Ja się zgadzam z tym, co on pisze. Nie popełniał błędów? Popełniał. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. To jest jego wyznanie.
chciałbym, byśmy dzisiaj, może kończąc, kiedy będzie taka chwila jeszcze na modlitwę, wyznali to. Panie, skrusz mnie. Zbadaj moje serce. Czy tak jest? Czy faktycznie tak jest? Bóg szuka dzisiaj Dawidów. On zawsze szukał mężów według swojego serca. Bo jeżeli on jest na pierwszym miejscu, on jest po mojej prawicy, to się nie zachwieje. On nie pozwoli na to. Możesz iść na tego niedźwiedzia. Możesz tłuc tego lwa, możesz go położyć i rozwalić. On był niezachwiany. Ten facet był niezachwiany, ten chłopak. Coś wspaniałego. Ale on miał postanowienie w swoim życiu, Pan na pierwszym miejscu. On nie zaprosił Boga do swojego życia i mówi, Boże, teraz ty to, ty tamto, pójdź za mną. Ale on oczekiwał na Pana. Czy ja oczekuję? Czy nie popełniam tego błędu, jak wiele osób, którzy zapraszają Boga do swojego życia po to, żeby stał się takim dżinem, takim, wiecie, takim świętym Mikołajem, takim, a czemu nie? No fajnie, warto skorzystać, nie? Po co idę za Bogiem? Po co mi Bóg? Do czego ja Go zaprosiłem do swojego życia? Ze względu tylko na błogosławieństwo, na to, żeby ochraniał mnie? Wiecie, o co chodzi? Taka refleksja. Zapraszam Cię do mojego życia i teraz, Panie, to i to. A teraz uczyń to i to. Co to za Pan? Dziewiąty wiersz. Dlatego poweselało me serce, radość przenika me wnętrze, więcej ciało również odpocznie bezpiecznie. On tu się cały czas raduje. Jego serce jest rozweselone. To ta radość, wręcz on tu pisze, przenika jego wnętrze. To nie jest takie tam, ha, ale fajnie. Super. Ale on to po prostu, on to uchwycił, on to wie, on to ma, on się tym rozkoszuje, obecnością Bożą, to, że w ogóle jest Elohim, to, że jest Jahwe, to, że jest Adonai. W moim życiu jest na pierwszym miejscu. Ja chcę go mieć przed oczami, chcę wiedzieć, co on chce, chcę pełnić jego wolę. Być może to jest takim krokiem do przebudzenia mojego życia, naszego kościoła, jego kościoła tak naprawdę. Co On chce, jaka jest Jego wola, nie co ja. Gdyż nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych, nie dopuścisz, by oddany Tobie miał oglądać grób. I ten jedenasty, i będziemy się modlić. Tak wiele jeszcze by można było opowiadać o tym psalmie. Ten jedenasty, który gdzieś tak odbieram, wiąże się z naszą wizją naszego Kościoła, to, do czego dążymy. O tym będziemy też mówić. Pastor Boguś będzie gdzieś nam to chciał przekazywać, żeby to gdzieś rezonowało w nas, żeby to było naszą wspólną wizją. To jest to samo, co było w sercu Dawida. Dasz mi raczej poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności. Tu jest pełnia radości dopiero. Kiedy? Gdzie? W którym momencie? W jakim miejscu? W jakiej chwili? Twojej obecności. Pełnia. To jest droga. To jest jedyna droga, którą Bóg daje mu poznać, którą mu wskazuje, którą jest on sam. On chce, aby on to miał. On chce, abyś ty to miał, abyśmy my to mieli. Do tego nas powołał. To jest zbawienie. To jest to, do czego pielgrzymujemy, ale to nie jest tylko to, co tam będziemy przeżywać, ale wierzę, że Bóg jest pośród nas w swoim Duchu Świętym i on chce, abyśmy już to przeżywali tu, bo tu już jesteśmy zbawieni. Tu już jesteśmy powołani do Jego obecności,
Zasłona jest rozdarta. Jego krew wymazała grzech. Ten list dłużny został wymazany. I możemy ufnie, z odwagą, jak pisze apostoł Paweł, wejść w to miejsce, to upragnione, Jego obecność. Ale czy my to robimy? Czy tego szukamy? Czy tego pragniemy tak jak Dawid? Czy tak jak wielu, wielu, powiedzmy, w tym zachodniej kulturze, po prostu tam w niebie będziemy przeżywać, a tutaj na razie po co? Jest dobrze. Gdzieś nauczyliśmy sobie radzić bez Boga. Coś mnie boli, wezmę jakiś tam APAP. Nie pomaga, to pojadę do lekarza. Potrzebuję pieniędzy, wezmę jakąś pożyczkę. Takie mamy czasy. Gdzieś Bóg na drugim miejscu. Nauczyliśmy sobie radzić bez Boga. Mamy fajne systemy, fajnie to funkcjonuje. Emeryturka, dzieci pójdą do świata. No, nie muszę mieć z nimi kontaktu, wyżyję z emerytury. To nie o to mi chodzi, żeby trzymać kontakt z dziećmi ze względu na to, żeby mnie utrzymywali, ale popatrzcie, o co mi chodzi, nie? Gdzieś mamy wyjście drugie, trzecie, rozwiązania do naszego życia, substytuty, coś, co by nas rozbawiło, rozweseliło, ale czy to jest pełnia radości? Takie pytanie, czy ja dzisiaj, teraz, tutaj, na tym miejscu, we wtorek, którego dzisiaj mamy, 30 lipca, mam pełnię radości w swoim sercu? Czy ja przeżywam Bożą obecność w swoim życiu? I co tu jest na końcu powiedziane? I rozkosz u Twojego boku. To jest rozkosz. I to nie jest chwilowa. Popatrzcie, co on tam pisze na końcu. Na zawsze. To jest Boży plan A. On zawsze taki był. Rozkosz to jest rodzaj najwyższej przyjemności. Wyższej nie ma. To jest po prostu bycie tak jak prorocy byli upojeni, kiedy Duch Święty ich przenikał, dotykał. Czy ja się upajam Bożą obecnością? Kiedy ostatnio byłeś upojony Jego obecnością, leżałeś przed Nim, pewnie zaspokojony. Kiedy On mógł przeniknąć twoją duszę, wtedy ona jest natychmiastowo jest uleczona, jest uwolniona. Ciężar spada. Kiedy się rozkoszowałeś Jego obecnością, kiedy przeżywałeś tą pełnię, kiedy miałeś tą rozkosz u Jego boku. Powstańmy.